No tak, na samym początku materiału zapomniałem powitać i pozdrowić wszystkich moich nowych widzów, którzy przybyli do mnie za sprawą wywiadu, którego udzieliłem na kanale Roya. I witam was bardzo serdecznie, mam nadzieję, że znajdziecie jakieś swoje miejsce na moim kanale, materiały, które wam się będą podobać. I mam nadzieję, że się będziemy wszyscy bardzo dobrze bawić, dlatego witam was bardzo serdecznie, dziękuję za subskrypcję i zapraszam na materiał. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dawno się nie widzieliśmy, tak? No na pewno. A zwłaszcza nie widzieliśmy się dawno we vlogu. To będzie takie krótkie, że tak powiem, przedstawienie wam mojego punktu widzenia, albo po prostu przedstawienie czegoś, co mnie, no można powiedzieć, irytuje, tak? Lub troszeczkę denerwuje nawet. O co chodzi? O co chodzi? Przejdźmy od razu do tego, co mam wam do powiedzenia. Mianowicie... W tych czasach, nie wiem czy można uogólniać, ale uogólnie, co mi tam, na pewno są wyjątki. Młodzi ludzie, no młodzież, prawda, teraz bardzo rzadko czyta. I nie chodzi mi tutaj o czytanie książek, czy czytanie czegoś tam w gazecie, prawda? Chodzi mi o czytanie chociażby, nie wiem, komentarzy, czytanie opisu pod filmem. Dlaczego? A nawet też nie słucha, ale to zaraz do tego przejdziemy. Ja tutaj się odnoszę do mojej sytuacji i mojego kanału. Dajmy na to, ludzie nie czytają opisu. Kiedy pisze się tam, jaka muzyka jest wykorzystywana w danym filmie, ludzie dalej piszą komentarze, jaka jest muzyka z intra. No, sorry, ale jest to napisane, tak? Więc wystarczy poszukać. Nawet są takie opcja szukaj. Czy jak wchodzicie na jakieś forum, piszecie jakiś post w jakiejś sprawie, to czy szukacie wcześniej, czy taki post, taki temat już tam był? Myślę, że nie. Myślę, że nie. I teraz moje pytanie do was. Jak myślicie, czy to wynika z tego, że komuś się po prostu nie chce, że ktoś woli iść na łatwiznę? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak. Już nawet nie poruszam kwestii, że jest takie coś jak Google, jak wyszukiwarka Google. Można się teraz nawet odnieść do tego, jeżeli ktoś nie jest pewny, pisze jakiś komentarz i nie jest pewny, czy dobrze napisał, jeszcze pisze drugi komentarz, przepraszam za błędy, z kolejnym błędem nawet. To jeżeli, ja rozumiem, jeżeli ktoś nawet nie wie, że popełnia błąd, bo są jakieś tam różne choroby, nie będę się na ten temat wypowiadał, ale jeżeli ktoś nie jest pewny, czy sprzedasz się przed tak, czy inaczej, no to wklepuje sobie w to Google i Google go nawet poprawi. Nawet nie trzeba szukać w słownikach. Kiedyś to, pamiętam jak byłem w podstawówce, to były słowniki, trzeba było zajrzeć do słownika ortograficznego, czy rzeczywiście tak się pisze. Teraz nawet człowiek nie musi ruszyć dupy z miejsca, za przeproszeniem, tylko napisać palcami, co nie jest chyba też zbyt wymagającym zadaniem, wpisać w Google i sprawdzić, jak tak naprawdę się pisze. Dodatkowo ludzie też, nie wiem, kilka razy powtarzałem, że mam fanpage'a na Facebooku, piszę także jakieś tam... nie wiem, wiadomości w biuletynie. Zazwyczaj, kiedy mam jakąś wiadomość do przekazania większej ilości moich widzów, to piszę i biuletyn, i wiadomość na Facebooku. Także jeżeli ktoś jeszcze nie ma zlajkowanego, czy tam dodanego mnie, dodanego mojego profilu na Facebooku do znajomych, no to szczerze polecam, dlatego że dużo rzeczy tam piszę, albo na przykład pytam się bezpośrednio. Tam jest o wiele łatwiejszy dostęp, że tak powiem, do was, niż przez film. Znaczy oczywiście mógłbym nakręcić film, ale to też zajmuje troszeczkę więcej czasu. Jeżeli potrzebuję czegoś na szybko, to piszę także na Facebooku oraz biuletyn. Ja wiem, że biuletynów ogólnie dużo ludzi nie czyta, dlatego że ja sam mam ustawioną opcję, żeby pokazywało mi tylko przesłane filmy od kanałów, które subskrybuję, ale Facebook, myślę, że to jest dobra rzecz, żeby się komunikować, tak? Czyli jeżeli cokolwiek potrzebuję wam przekazać, to piszę na Facebooku, już nie wymagam tego biuletynu. Tak samo było ostatnio nawet, jeżeli, jak pisałem, że nie wiem, czy zdążę jakikolwiek odcinek w danym dniu wrzucić,
to pisałem i biuletyn, i Facebook, po czym pojawia się pełno komentarzy pod filmikiem, który jednak wieczorem wrzuciłem Steve'a, a gdzie Gothic, my chcemy Gothica i tak dalej. Pisałem, że nie wiem, czy będę miał jakikolwiek czas na wrzucenie jakiegokolwiek odcinka. Także no, widać, że tutaj dużo osób jeszcze nie czyta tego, co mam wam do przekazania w formie pisemnej, a nie w formie filmu. Co jeszcze? Aha, adnotacje. Adnotacje w filmach robię, tak? Kogoś może denerwować, że te adnotacje są gdzieś tutaj w rogach zazwyczaj, we wszystkich moich filmach, ale to ma za zadanie ułatwić wam dostęp do pewnych stałych filmów, które możecie oglądać, czyli na przykład ostatni Q&A, żeby tam zadawać pytania, pulpit, żeby się przenosić, co prawda już dawno go nie odświeżałem, muszę to zrobić, oraz faku, czy poprzedni odcinek, no faku, no już nie, no właśnie, to jest kolejna sprawa. Ja wiem, że nie mam tam wszystkiego w faku, ale bardzo dużo osób pyta mnie o rzeczy, które są w faku, czyli po angielsku, tak, frequently asked question. Źle to powiedziałem, ale dopiero co wstałem i jeszcze mam żuchwę nierozgrzaną. I tam ludzie też nie zaglądają, mimo że mają jakiś tam odnośnik. Już nie wspominam o opcji szukaj na kanale. Jest taka opcja szukaj na kanale i niektórzy bardzo dobrze się nią posługują. Ostatnio nawet chyba to pokazał mój konkurs jakiś tam. Także adnotacje. I tak samo było na przykład w odcinku, w którym ja rozpakowywałem PlayStation 3 i powiedziałem, że ta konsola jest 320 giga, a w rzeczywistości jest 160. Pomyliłem się, tak? Można się pomylić, rzecz ludzka. I zrobiłem adnotację, że coś tam głupku 160, a nie 320. Po czym widzę pełno komentarzy, dlaczego powiedziałeś 320, a jest 160? Zrobiłem adnotację, tak? Ja rozumiem, że niektórzy ludzie nie mają włączonych adnotacji lub oglądają filmy na komórkach. W ogóle to jest dodatkowa rzecz, na którą warto poświęcić kilka minut, żeby się na ten temat wypowiedzieć. Ja kurde nie mam nawet takiego telefonu, żeby oglądać YouTube'a, a już tym bardziej nie mam, że tak powiem, transferu, który mógłbym wykorzystać na oglądanie filmów na YouTubie przez komórkę. No cóż, taka technologia, tak? Wszystko poszło do przodu. I co jeszcze? Aha, jeszcze jedna sprawa, która najbardziej mnie tak naprawdę denerwuje. Ostatnio robiłem unboxing, tak? Wszystkich moich części do komputera, całego komputera. Znaczy wszystkich części do komputera, nie całego komputera. I podałem, wylistowałem wszystkie części, które były pokazane, które były rozpakowywane i tak dalej. Specjalnie nie pisałem ceny całego zestawu, specjalnie. Po czym dostaję pełno komentarzy, masę komentarzy, nawet ośmielę się powiedzieć, że tam jest 50% komentarzy, które pytają się mnie, ile dałem za cały komputer. Co za problem? Jeżeli kogoś tak naprawdę to interesuje, jeżeli ktoś jest zainteresowany kupnem takiego samego sprzętu lub podobnego, co za problem wpisać w Google każdą część i sprawdzić, ile kosztuje? Nawet jeszcze jedna rzecz. Powiedziałem sklep, w którym kupiłem, w którym zrobiłem zakupy. I w tym sklepie wystarczy skopiować nazwę danego przedmiotu, wkleić w wyszukiwarkę w tym sklepie i pokazuje się bezpośrednio część, którą kupiłem. Wystarczy tylko jeszcze uruchomić kalkulator, pododawać i wtedy będziecie mieć cenę. To nie była żadna rzecz, którą trzeba ukrywać, prawda? Bo pokazywałem wam wszystkie części, więc liczyłem się z tym, że ktoś na pewno sprawdzi sobie, ile to wszystko kosztowało. Ale są osoby, które idą na łatwiznę, które wolą się zapytać: Seto, ile dałeś za cały komputer? Tak na oko. Ani razu nie odpisałem. Szczerze powiem, że ani razu nie odpisałem na taki komentarz, ile dałem za cały sprzęt. Jeżeli kogoś naprawdę to interesowało, były osoby, które podawały cenę i widać, że rzeczywiście pokwapiły się, żeby poszukać.
tych wszystkich części, pododawać i wyszła im cała suma. Także ja jestem bardzo, jakby to powiedzieć, rad z tego, że rzeczywiście są jeszcze osoby, które potrafią szukać i które rzeczywiście się, dajmy na to, interesują tym tak, że sobie sami poszukają. Nie ma wszystkiego tak łatwo, nie ma wszystkiego tak łatwo dostępnego w życiu, więc warto się wysilić i troszeczkę poszukać. I to by było chyba na tyle, troszeczkę wam się tutaj zwierzyłem i wylałem moje całe smutki na ten materiał wideo. Mam nadzieję, że się nie znudziliście i do usłyszenia, do zobaczenia kolejnym razem. Pa, pa, pamiętajcie, szukajcie i czytajcie.